Cześć, z tej strony IMA, witajcie na kanale. Dosłownie kilka dni temu do gry zawitał czołg, na który czekaliśmy od jakiegoś czasu. Mowa o pochodzącym z World of Tanks PC Bat.-Chatillon Bourasque. W tamtej grze jest to maszyna bardzo ceniona ze względu na swoje unikatowe cechy. Posiada dwie, które są w World of Tanks PC bardzo istotne. Jest to maszyna szybka, posiadająca świetny kamuflaż, co pozwala jej się szybko i niewidocznie przemieszczać, znajdywać sobie dobre pozycje i razić przeciwnika z odległości. Co prawda nie jest to czołg najbardziej zwrotny w tamtej grze, działo również nie grzeszy celnością, potrafi sypnąć kalafiorem, niemniej te dwie wspomniane cechy sprawiają, że w grze jest bardzo przyjemny i bardzo niebezpieczny. Czy tak specyficzną maszynę można było przenieść do World of Tanks Blitz w taki sposób, aby również była ciekawa, dobra i nie straciła swojego unikalnego charakteru? Niewątpliwie Wargaming stanął przed dość sporym wyzwaniem. Ostatnie czołgi premium, które przenosi do Blitza, trudno o nich powiedzieć, żeby były udane. Zarówno TS5, jak i Turtle Mk. I są naprawdę kiepskie w naszej grze, które mimo upływającego czasu nie doczekały się żadnych poprawek ani buffów. Dosłownie kilka dni temu pojawił się długo wyczekiwany Bat.-Chat. Dzięki uprzejmości kolegi z serwera, dziękuję koledze Simon, miałem możliwość pogrania tą maszyną, w związku z czym jestem w stanie Wam już o tym czołgu opowiedzieć, o moich wrażeniach i o tym, jak go oceniam, czy warto kupić. Ciekawą cechą, którą Bat.-Chat się wyróżnia, jest działo, magazynek dwupestkowy, zadający 2 razy po 320 obrażeń. I rozpoczynając właśnie charakterystykę tego czołgu od działa, można powiedzieć, że ta Alfa 640 to jeden z najmocniejszych punktów tego czołgu. Niestety, jeśli przyjrzymy się działu dokładniej, to okazuje się, że już tak różowo nie jest, bowiem 640 obrażeń zadawanych w ciągu 2 sekund, bo tyle wynosi czas przeładowania między pestkami, okupione jest bardzo dużym kosztem. Czas przeładowania całego magazynu wynosi prawie 19 sekund. To bardzo długo. Efekt najniższy na tierze i to nie tylko spośród magazynków, ale w ogóle wszystkich czołgów średnich 8 tieru DPM na poziomie 1800 plus minus. Jest to wartość po prostu tragiczna, której absolutnie nic nie uzasadnia. W World of Tanks PC czołg posiada dosyć spory rozrzut. W Blitzie co prawda ten rozrzut jest minimalnie lepszy, ale wciąż 0.31 to nie jest wartość, której oczekiwalibyśmy od meda, który powinien snajpić. Dość często zdarza się, że czołg po prostu sypie kalafiorami. 6 stopni depresji działa również nie pomaga w grze. Armata generalnie ma duży potencjał. 640 alfy na 2 pociskach zdawane w 2 sekundy to oczywiście świetny wynik, aczkolwiek jeśli porównacie to z innymi magazynkami na tierze, to okazuje się, że wcale jakiejś wielkiej rewelacji nie ma. Skoda D27 660 obrażeń w 3 sekundy. Progetto 720 obrażeń w 5 sekund. To nie są jakieś znaczące różnice. Tymczasem wszędzie tam jest znacznie wyższy DPM i znacznie przyjemniejsza obsługa ciała. Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto i należy wspomnieć. Czołg ma stosunkowo długi czas celowania. W teorii jest to około 2 sekundy, w praktyce około 3, co skutkuje bardzo nieprzyjemnym efektem, że po wystrzeleniu pierwszej pestki celownik rozbija się na maksymalną wartość, a potem pomimo tego, że mamy już przeładowaną kolejną pestkę, wciąż jeszcze skupia, w związku z czym jeszcze bardziej eksponujemy nasz czołg, ponieważ musimy poczekać dłużej na skupienie celownika niż wynosi czas przeładowania pestki. Dla czołgów takich jak Bourasque, które mają pancerza, dłuższy czas eksponowania to ryzyko otrzymania oczywiście kolejnego strzału. Armata generalnie nie jest mocnym punktem tego czołgu. Jest pod wieloma względami średnia, pod niektórymi słaba i tylko ta alfa w jakiś sposób się broni. Cała obsługa działa nie należy też do przyjemności w przypadku Bourasque'a. Skoro nie jest najlepiej w przypadku armaty, to jak jest w przypadku mobilności? I tutaj znowu pojawiają się pewne problemy. Czołg na papierze prezentuje się po prostu znakomicie. 60 km do przodu dla czołgu średniego, świetny wynik. Stosunek mocy do masy 22.95 konia na tonę, rewelacja. Prawie że najlepszy na tierze, drugi najlepszy na tierze spośród wszystkich magazynków. Natomiast mimo tak świetnych parametrów na papierze nie ma to za bardzo przełożenia na to, co w grze, bo teoretycznie możemy się rozpędzić do 60 km na godzinę, ale osiągnięcie tej prędkości zajmuje dużo czasu i jest tak naprawdę bardzo trudne. Czołg jest, mówiąc wprost, przymulony. I szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego się tak dzieje, bo ani opory terenu, które są na takim samym poziomie jak wśród innych magazynków, tego nie tłumaczą, ani jego inne statystyki, takie jak właśnie stosunek mocy do masy, czy prędkość maksymalna. Bardzo daje się to odczuć w grze, że maszyna, żeby się rozpędzić, potrzebuje czasu, czy przy wyjeżdżaniu pod górkę, czy przy innych akcjach czuć jej powolność i taką toporność. Co prawda kręci się szybko, tu jest prawa w stosunku do tego, co w World of Tanks PC, niemniej sama mobilność z pewnością nie jest na plus. Nie mam pojęcia czemu tak jest, wydaje mi się, że jakieś ukryte parametry czołgu, bo nie do wszystkich mamy dostęp, powodują, że ten czołg jest zamulony. Jeśli weźmiemy jeszcze pod uwagę, że czołg również nie posiada żadnego pancerza i jest łatwo przebijalny także haekami, chociaż na jego obronę trzeba powiedzieć, że pancerz bywa trolujący i potrafi przypadkowo odbić pociski, które powinny wejść, to jest to jakaś mała pociecha, aczkolwiek na trolujące pancerze nie można liczyć. Nigdy nie wiecie, czy pocisk wejdzie, czy nie wejdzie. W większości przypadków wejdzie. Czasami, kiedy uciekacie, gdzieś przemieszczacie się, zdarza się, że odbije, ale trolujący pancerz to jest raczej cecha niż zaleta. Z tego co mówię, już powinien Wam się nakreślić pewien obraz. czołgu, który tak naprawdę wszystkie parametry ma na średnim poziomie lub słabym. I to jest pierwszy mój zarzut w stosunku do Bat.-Chatillon Bourasque w World of Tanks Blitz. Ten czołg nie ma ani jednego parametru, czy ani jednej cechy, która by go wyróżniała. Wszystko jest średnie albo poniżej średniej. Mamy dobrą mobilność, ale czołg jednak trochę zamula przy rozpędzaniu się. Ciekawe działo z dużym potencjałem, ale okupione takimi wadami w postaci niskiego DPM-u, nie najlepszej celności, niskiej depresji, że tego potencjału tak naprawdę nie można wykorzystać. Czas przeładowania 19 sekund to jest kompletne nieporozumienie. I wreszcie mamy pancerz, który istnieje tylko na papierze, potrafi od czasu do czasu strollować, ale generalnie nie ma na niego co liczyć i czołg jest łatwo przebijalny. Zdarzało mi się, że dostawałem z HK za 1000, także tutaj nie ma na co liczyć. I teraz skoro mamy czołg, który jest tak naprawdę średni pod wieloma względami i w gruncie rzeczy nie jest typowym magazynkiem, bo tym czołgiem nie da się grać tak jak typowym magazynkiem. Nie ma mowy o wymienieniu pestek 2 za 1. To nie jest tak jak w przypadku magazynków, w których możecie przyjąć pestkę, oddać 3. W przypadku Bourasque'a przyjęcie pestki zawsze jest związane z haekiem, to po pierwsze, a po drugie, nigdy nie ma pewności, że uda wam się przebić albo trafić. W związku z czym jest duże ryzyko, że przyjmiecie pestkę, ale niekoniecznie oddacie dwie. Możecie oddać jedną, a równocześnie też przyjąć z haeka i wcale wam się to nie będzie opłacało. Styl gry tym czołgiem jest bardzo trudny. Trzeba się cały czas przemieszczać, w czym nie zawsze pomaga mobilność. Trzeba cały czas analizować sytuację na mapie, cały czas szukać sobie pozycji, która będzie po pierwsze dawała wam jakieś zabezpieczenie, a po drugie dawała możliwość strzału, co jest bardzo trudne. Ogarnięcie Bat.-Chata nie jest prostą sprawą. Wydaje mi się, że jest to czołg bardzo skillowy, wymagający dużych umiejętności. Drugi zarzut, jaki do niego mam, jest taki, że o ile inne trudne w grze czołgi, skillowe czołgi w rękach doświadczonych graczy mogą robić dobre wyniki, ale dawać też frajdę, dawać jakąś przyjemność z gry, to Bat.-Chat bardzo męczy. Po rozegraniu kilkudziesięciu bitew tym czołgiem miałem serdecznie dość jakiejkolwiek rozgrywki. Nie miałem ochoty grać tym czołgiem, bo każda bitwa była bardzo spocona, wymagała dużego zaangażowania, ciągłej analizy. I zrozumcie mnie dobrze, jakkolwiek w przypadku każdego czołgu musimy myśleć, musimy analizować, to w przypadku Bat.-Chata nie można odpuścić nawet na sekundę. Tutaj jakikolwiek błąd jest natychmiast karany. Jeśli źle pojedziecie, ciężko się będzie wrócić, przemieścić. Nie ma wystarczającej mobilności, żeby tak jak w czołgu lekkim przelatać czy oblatać całą mapę, więc musicie dokładnie analizować, gdzie w danym momencie, w danej chwili trzeba się znaleźć. Podjęcie złej decyzji, zostanie na miejscówce, która jest spalona, czy pojechanie w złą stronę od razu się mści. Nic dziwnego, że taki styl gry jest męczący i niezbyt przyjemny. Bat.-Chat jest jednym z niewielu czołgów, które mnie naprawdę męczył w rozgrywce i mimo, że ma spory potencjał, to jednak te jego wszystkie wady składają się na to, że maszyna po prostu nie jest przyjemna w zabawie. Poza tym styl gry, który trzeba prezentować, żeby tym czołgiem dobrze zagrać, jest na tyle trudny i wymagający, że tak naprawdę niewielu graczy będzie w stanie go na tyle dobrze ogarnąć, żeby robić dobre wyniki. I oczywiście można osiągnąć bez jakiegoś większego problemu te 1800-2000 średnich, ale chcąc mieć już większy, lepsze statystyki na tym czołgu, trzeba się będzie bardzo mocno pocić. Mam więc dwa podstawowe zarzuty do tego czołgu. Nie jest dobry w niczym. We wszystkim jest średni lub poniżej średniej, niczym się nie wyróżnia. Drugi zarzut, sam fakt, że gra nim jest bardzo trudna i przede wszystkim nie sprawia przyjemności. Nie wiem, być może inni gracze mają inne odczucia, natomiast moje odczucia w stosunku do tego czołgu, zresztą myślę, że nieodosobnione, bo jeśli oglądacie też innych youtuberów, nie tylko polskich, to większość mówi o tym, że ten czołg nie domaga. I właśnie taka jest moja ocena Bat.-Chata. Nie jest to dobra maszyna, nie jest to też zła maszyna, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ale jest to czołg przeciętny, który nie domaga, czyli na takie -3. Ma duży potencjał i wydaje mi się, że gdyby Wargaming zdecydował się go lekko zbuffować, to mogłoby być naprawdę w porządku, naprawdę dobrze. Ten buff może pójść w dwie strony. Albo mobilności, żeby maszyna była dynamiczniejsza, szybciej się zbierała, żeby można było wykorzystać tą dużą zaletę, albo w kierunku działa, czyli zostawiamy mobilność taka jaka jest, zwiększamy alfę na pocisk, skracamy czas przeładowania, wtedy w jaki sposób by to wynagradzało. W obecnym stanie maszyna nie domaga i męczy, po prostu męczy. Z pewnością nie jest wart skrzynek i z pewnością nie jest wart tego, żeby za niego płacić. Ma ładny kamuflaż, fajnie wygląda, ale okazuje się, że ten styl gry, który charakterystyczny był dla World of Tanks PC, czyli takiego trochę snajpera, trochę dynamicznego czołgu, tam oczywiście też czasem lecą kalafiory, trzeba o tym wyraźnie powiedzieć, niemniej Bat.-Chat potrafi się zaczaić gdzieś tam w krzaku czy za krzakiem, oddać dwie pestki i uciec. W Blitzu nie da się tego zrobić. I tutaj kolejna informacja dla Was. Czołg ma świetny kamuflaż, najlepszy spośród wszystkich medów, 34%. To dużo, ale co to oznacza? W przypadku World of Tanks PC oznacza to, że możecie stanąć za krzakiem w odległości od krzaka, oddać strzał, strzał i pozostać niewykryci. W Blitzie nie da się tak niestety. Mapy są za małe. Strzelając z odległości 200-300 metrów, nawet stojąc za krzakiem, będzie spot. Czym dalej odjedziemy, żeby móc wykorzystać to dobre kamo, żeby snajpić, tym większe ryzyko, że nie trafimy, bo rozrzut działa przy dużej odległości powyżej 300 metrów już będzie siał kalafiorami. W związku z czym ten kamuflaż tak naprawdę nie daje zbyt wiele realnie w naszej grze. Zresztą to nie jest problem tylko Bat.-Chata, lighty również mają ten sam problem, spot pasywny praktycznie nie istnieje w naszej grze, spot aktywny występuje głównie na turniejach i na początku bitwy, więc to jest osobna kwestia. Natomiast sam fakt tego, że w dużym wocie czołg potrafi grać na kamuflaż, potrafi grać na mobilność, a w Blitzie nie da się tego zrobić, bo inna specyfika jest gry, powoduje, że bardzo trudno było dopasować playstyle tym czołgiem do wymagań naszej gry. Efekt, no tak jak wspomniałem, maszyna nie domaga. Jest to przeciętny czołg, porównując go do czołgów drzewkowych, natomiast porównując go do czołgów premium, tutaj już jest dość słabo, poniżej przeciętnej dałbym mu takie -3 naciągane. Jest potencjał, można to naprawić, czy się uda, czy Wargaming zdecyduje się zbuffować czołg? Nie wiem, bo tak jak wspomniałem wcześniej, inne czołgi przeniesione z WOTA, porty takie jak Turtle Mk. I wspomniany, czy TS5, niestety, mimo tego, że są słabe, ewidentnie słabują w naszej grze, żadnego buffa nie dostały. Żeby w tej beczce dziegciu dorzucić jeszcze chociaż jakąś małą łyżeczkę miodu dla Was, no to powiem, że bardzo podoba mi się to, że Wargaming jednak zachował pewne elementy charakteru tego czołgu i dał mu to działo, które jest bardzo podobne do tego z dużego WOTA, czyli nie dostajemy czołgu wykastrowanego, czołgu, który jest jakimś dziwnym tworem, który zupełnie czym innym jest w WOCie, czym innym u nas, ale jednak ten duch jest zachowany. Specyfika World of Tanks Blitz zupełnie odmienna od tej w WOCie powoduje, że czołg, który przy tych parametrach w tamtej grze grałby o wiele lepiej, w Blitzie nie działa już tak dobrze. Podsumowując, Bat.-Chatillon Bourasque jest czołgiem z potencjałem. Jeśli dostanie jakiegoś buffa, który pójdzie w jedną z tych dwóch stron, o których wspomniałem, ma szansę stać się maszyną dobrą. Natomiast przy obecnym stanie nie jest to niestety czołg godny polecenia. Aczkolwiek powiem Wam jeszcze jedną ciekawostkę, że naprawdę dobrze zarabia i to jest na jego duży plus. Trudno jest Bat.-Chatem Bourasque zrobić dobry wynik. Powyżej 2000, jeśli zrobicie, to już się trzeba cieszyć. Powyżej 3000 to już jest naprawdę mega dobra sprawa. Na koniec przypomnę Wam jeszcze, że w tej chwili zaczyna się promocja weekendy z AppGallery, w ramach których możecie dostać kupony bardzo obniżające zakupy w sklepie i na przykład grze World of Tanks Blitz. Z takich rzeczy warto zawsze korzystać, warto tym wiedzieć, więc jeśli ktoś ma ochotę, polecam. Drugą rzeczą, którą chcę Wam polecić, jest to promocja, dzięki której za pobranie 5 aplikacji otrzymacie voucher na obniżki na rzeczy w rzeczywistości, na przykład na Bolta czy Empik. Jest też coś dla prawdziwych twardzieli. Jeśli uda Wam się zaprosić 40 lub 50 znajomych, dostaniecie słuchawki Huawei FreeBuds 4 o wartości prawie 500 zł, albo przy 50 znajomych telefon Huawei Nova 9 o wartości ponad 2000 zł. Kończąc blok reklamowy i przechodząc do zakończenia filmu, chciałbym Was jeszcze zaprosić na mój najbliższy stream, który odbędzie się 22 grudnia w środę. Będzie to stream świąteczny, w ramach którego czeka na Was naprawdę mnóstwo zabawy, atrakcji. Między innymi odbędzie się losowanie 2500 golda, ponieważ udało nam się osiągnąć 1400 subów na kanale. Bardzo Wam za to dziękuję. Oczywiście będą gry i zabawy, które Wam się ostatnio bardzo podobały. Będziemy ogólnie bardzo przyjemnie spędzać czas przedświątecznie. No i też prezenty, no bo przecież święto to wiadomo, Mikołaj coś musi przynieść. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.